Cześć, tu Anka z kanału Szary Blossom. Dzisiaj mam dla Was notes, który został wykonany jako prezent na pierwszą komunię świętą. Miało być błyszcząco, świecąco, z jednorożcami. Mam nadzieję, że udało mi się sprostać, że dziewczynce, która przystępuje do komunii, będzie się bardzo podobał. Jak błyszcząco, świecąco, cekinowo, to mamy shaker. Spróbuję Wam go pokazać za chwilę, ale niestety chyba muszę, troszkę mi się odbija światło w shakerze. No właśnie, w shakerze przesuwają się tylko mikrokuleczki, takie mini cekinki poprzyczepiały się i do folii, i do błyszczącej kartki, która jest pod spodem, ale w sumie dało to całkiem fajny efekt. Napisy są wyembosowane na złoto. Powstał w ogóle z kolekcji papierów z Empiku, tej jednorożcowej, z tego kitu takiego z tyłu. Dokładnie ten sam układ papierów. Moja naklejka wiąże się na dwie wstążeczki. Jedna jest taka satynowa, druga jest taka przezroczysta. Skoro błyszcząco, świecąco, no to mamy całą masę błyszczących. Tutaj tego jednorożca mamy. Kwiatuszki są odstające tutaj. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś bardzo utrudniało pisania w notesie. Do tego mamy z każdej strony cztery tagi z kolekcji, z tego kitu, który tam był. Tył wygląda prawie identycznie. Zamieniłam jedynie papiery i wygląda to tak. I tutaj też cztery tagi z kolekcji wykończone metalowym oczkiem. Te tagi są fajne, bo one mają takie tłoczenie błyszczące. Więc idealnie pasują do tego, co miało być. Skoro jest to prezent komunijny, powstało do niego również pudełeczko. Pudełeczko miało być stricte komunijne. Więc jest białe. W środku tutaj ma perłowo-różowy papier wyklejony. Raz, żeby wzmocnić troszkę spód. Dwa, wygląda to o wiele ładniej niż jak jest zwykłe pudełko. Już Wam wkładam notes, który sobie później zawiążę. A przykrywka wygląda tak. Tutaj mamy taki biały, ale to nie jest taki czysto biały jak ten. On jest taki delikatnie, delikatnie przybrudzony, kremowy, ze srebrnymi jakimiś tłoczeniami. Pod to mamy różowy papier perłowy, a na to mamy zwykły papier biały. Tutaj z wytłoczonym wzorem z jednej strony, z powycinanym wykrojnikiem. Jest to folder z wykrojnikami od razu, kwiatuszkami i kółeczkiem. W kółeczku mamy hostię z tekturki, a z drugiej strony tej części mamy już gładziutki biały, nietłoczony niczym, napis z tekturkową, pamiątka pierwszej komunii świętej. I tak wygląda cały prezent na komunię. Jeśli Wam się podobało, to klikajcie łapki w górę. Cześć!